Co chciałam powiedzieć, myślałam, żeby nie mówić tego słowa, ale wierzę, że są jakieś osoby tutaj, które po prostu uwolnię to słowo do jakichś osób. Bóg patrzy z wywyższeniem na ciebie. Amen. Z wywyższeniem. Ty się poniżasz różnymi sprawami codziennego życia, rodziną, nie wiem, teraz wymyślam, rodziną, nie wiem, w pracy jest tak, ty z punktu, my ludzie patrzymy z punktu takiego, w ogóle takiego ziemskiego na siebie i nas otaczają, ale Bóg patrzy z wywyższeniem, czy zgrzeszysz, jak na siebie patrzysz, spójrz i zadaj sobie, jak ty patrzysz, jak zgrzeszysz, tak? Czy się potępiasz, to znaczy, że nie patrzysz jak Bóg na ciebie. Dzisiaj to jakby odczytałam, to też jakby słowo do mnie w jakiś sposób sobie biorę, bo jakoś przeżyłam to, tak, i ciężko to ująć słowami, ale doświadczyłam tego, w jaki sposób Bóg patrzy na nas. On patrzy z wywyższeniem, nie z poniżeniem. Jakakolwiek drobna rzecz, którą ty jakby myślisz, wypowiadasz, nie wiem, jak się czujesz, to pamiętaj, że to jest diabeł, to jest kłamstwo. To jest, kiedy będziesz patrzył z wywyższeniem na siebie, to masa rzeczy odpadnie. Masa odpadnie. I ty będziesz nie biegł, tylko leciał samolotem. Amen. To chciałam z tym zostawić. Amen.